Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem poradnik do podziemi, ale zanim przejdziemy, mam dla was kilka krótkich informacji. Po pierwsze, od tego odcinka, czyli od poradnika do podziemi, będzie już tylko i wyłącznie na materiałach nowy mikrofon, ponieważ materiały, które nagrywałem na zapas ze starym mikrofonem, już mi się skończyły, więc teraz będę nagrywał tylko i wyłącznie na nowym, więc od razu możecie dać znać w komentarzu, czy to audio wam się podoba, czy może coś tam zmienić. No mikrofony już nie zmienię, ale mogę coś tam zmienić w obróbce i tak dalej. Kolejna sprawa to sporo osób mnie pyta, kiedy będzie pierwszy już taki normalny odcinek przedstawienia postaci widzów i będzie w tym tygodniu. Czy w czwartek, czy w sobotę, to zobaczymy. Będę się starał, żeby był na czwartek, ale tam jest nie dość, że z nagrywaniem mi zejdzie trochę czasu, to i z montażem mi zejdzie jeszcze więcej czasu, bo będę chciał to jakoś ładnie zrobić. Ale postaram się, aby to było na czwartek, bo właśnie dużo osób mnie o to pyta, więc co za tym idzie, pewnie dużo osób czeka. Okej, przejdziemy teraz już do poradnika. Aby odblokować podziemie, nie jest to takie proste jak odblokowanie twierdzy. Musimy spełnić dwa warunki. Po pierwsze, musimy zamknąć pierwsze 9 lochów. I teraz uwaga, wszystkie te 9 lochów pierwszych musi być zamknięte. To jest od zbezczeszczonych katakumb do piramidy szaleństwa. I teraz najważniejsza informacja. Często zdarza się tak, że piramidę zamykamy przed zamknięciem świątyni zimnej krwi, dlatego że w piramidzie jako bossa mamy swoje własne odbicie, natomiast tutaj mamy maszynę do zabijania, to tam jest mag, on jest dosyć ciężki, więc po prostu musicie pamiętać, że musicie mieć to wszystko zaptaszkowane, pierwsze 9 lochów zaptaszkowane, żeby dostać serce do podziemi. Bo ktoś może pomyśleć, że wiecie, tu ma zamknięte, tu ma 10, resztę ma zamknięte, no to pomyśli, że skoro zamknął 9 loch, to może już odblokować podziemie, ale tak nie jest, musi zamknąć wszystkie pierwsze 9 lochów. Kolejna sprawa to musi mieć kopalnię na poziomie 10, a co za tym idzie twierdzę na poziomie 10, więc po prostu, jeśli ktoś gra free to play, nie skraca twierdzy i tak dalej, to musicie to sobie dobrze zgrać. Musicie zgrać sobie zamknięcie pierwszych 9 lochów z wybudowaniem no tej kopalni na 10, bo najpierw polecam wam twierdzę budować na 10 i potem jak już będziecie się zbliżać, to sobie zobaczyć tam na tej stronce z opisu 4M7, to tam w ogóle polecam też do budynków z podziemi, ona wam się przyda, bo tam są dokładne informacje co i jak. Polecam sobie sprawdzić, ile wam się będzie budować dokładnie na przykład ta kopalnia na 10 i sobie to jakoś fajnie zgrać. I z kopalni na 10 poziomie możemy wydropić serce, jest do podziemi, jest na to około 33%. Serce nam wypada tak jak kryształ, mamy go we ku i po prostu przeciągamy na swoją postać i mamy już podziemia. Aby przejść do podziemi, klikamy dwa razy na twierdzę bądź też tutaj tą monetkę i także jesteśmy, będąc w twierdzy, tu tą monetkę i także jesteśmy w podziemiu. Ważna sprawa, pierwsza misja, którą mamy po odblokowaniu podziemia, daje nam koło 2.0. Koło 2.0 wypada nam, tak jak mówię, z pierwszej misji po odblokowaniu, jest tutaj, możemy je sobie przeciągnąć na postać, a w zasadzie musimy, i mamy nowe koło. Co za tym idzie, to koło dodaje nam bodajże kryształ, duszę na pewno, owocki, zamiast jakichś tam itemków, które były po prostu w tym starym kole i nie są już takie przydatne. No kryształ to jest do kowala, wiadomo, od 90 poziomu, owocki do pupili, dusze do podziemi, więc takie wiecie, przydatniejsze rzeczy wam dochodzą na ten wyższy level. Okej, przejdźmy do samego podziemia. I teraz tak, najważniejsze bodajże 4 budynki. Ja w ogóle tu opiszę, co robi każdy budynek, opiszę taktykę, tak jak to było w twierdzy. Najważniejsze 4 budynki to jest tak, przede wszystkim serce i ekstraktor, kolejna sprawa trener, i czwarta sprawa to jest wehikuł. Na piątym miejscu można postawić kopalnię złota, ale dopiero na późniejszym etapie gry. I tak, serce ciemności i ekstraktor dusz. Na sam początek wiele osób może się pomylić, bo w twierdzy dropy z paczek ze skarbów lasu oraz z koła definiuje sam budynek twierdzy. Natomiast tutaj definiuje to ekstraktor. Więc wiele osób może na logikę by tak było, że serce, no ale ekstraktor. I jak ja wam polecam budować to, rozwijać to podziemie. Czy gracie free to play, czy gracie na grzybach, ja polecam sobie lecieć na zmianę do około 10-11 poziomu serce oraz ekstraktor. Dlaczego? Bo ten ekstraktor w przeciwieństwie tutaj do tych kamieniołomu i chaty drwala daje nam naprawdę duże ilości dusz. Tak naprawdę to jest największa
największa, że tak powiem, kopalnia tych duszy, koło nam tyle nie daje, tylko skarby dają nam więcej oprócz tego ekstraktora. Mamy tutaj też ataki, do których przejdę, ale one też nie dają za wiele. Tak więc polecam sobie to serce i ekstraktor raszować do około, myślę, 10-11 poziom. Dlaczego? No dlatego, że później ulepszycie sobie trenera do około 9 poziomu minimum i na te pierwsze przejścia w pupilach będziecie go mieli właśnie na tym 9, może nawet 10 poziomie. Ja tutaj miałem go na 11, ale to dlatego, że naprawdę dużo było tam eventów po drodze i sporo tych dusz leciało. I ten trener właśnie wam pomoże, żeby lepsze te przejścia zrobić, lepiej, żeby wyszły wam taniej, po prostu mniej grzybów i tak dalej. Oprócz tego te boki tutaj, o których zaraz opowiem, polecam wam, gdy już macie ten ekstraktor na jakimś 8-9 poziomie, to polecam wam sobie pobudować do jakichś niższych poziomów, dopóki was nie będzie to bolało, jeśli chodzi o duszę. Okej, więc tak, te dwa budynki są tak naprawdę najważniejsze. W ogóle wszystkie budynki w podziemiu można wybudować do 15 poziomu, oprócz kopalni złota, ale o tym też za chwilkę powiem. Więc jakby te budynki są najważniejsze, serce tak naprawdę jest tylko po to, żeby definiować do którego poziomu możemy ulepszać inne budynki, a ekstraktor jest właśnie od dusz, od paczek, od koła, od dusz z koła i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym budynkiem jest trener. Trener za każdy poziom daje nam 5% premii do krytycznego ciosu i działa to na pewno na lochy, czyli jak klikamy lochy, to im wyższy trener, tym lepsze te ciosy krytyczne. Działa to na pewno na środowiska pupili, o tym mówiłem w poradniku. Tutaj akurat już nie mam żadnych środowisk, bo mam odblokowane wszystko, no ale tutaj na te środowiska wiadomo. Działa bodajże, z tego co wiem, na walki z innymi graczami właśnie w pupilach. Oraz działa, przynajmniej działał kiedyś na arenę. Potem miało zostać to zmienione. Czy zostało zmienione, nie jestem pewien, nie wiem. Więc możecie mi dać znać w komentarzu, bo o takich zmianach przeważnie nie ma nic w opisie aktualizacji, tylko trzeba na własną rękę testować. Więc możecie mi po prostu dać znać, czy na arenę, na walki z innymi graczami działa ten trener, czy już nie. Okej, kolejna sprawa jest to wehikuł czasu i wehikuł czasu jest to dosyć ważny budynek. Mianowicie, co robi wehikuł czasu? Na każdym poziomie może przechować daną ilość awki, której nie zrobimy danego dnia. Czyli na przykład nie mamy czasu w jeden dzień, zostawiamy na przykład 80 awki i z tym, że polecam zajrzeć do opisu tam, gdzie jest ta 4M7, bo tam może sobie zobaczycie, na jakim poziomie wehikułu ile awki możecie odłożyć, bo to nie jest tak, że on wam odłoży całą awkę z danego dnia. I daję taki przykład, że na przykład nie zrobiliście 80 awki i to wam pójdzie tutaj do wehikułu. Oprócz tego wehikuł daje wam od siebie awkę. Na 15 poziomie jest to bodajże 20 awki albo 40, nie pamiętam w tym momencie, to tam też piszę na 4M7. W każdym razie, no nawet jeśli by to było 20, to jest to jedno dodatkowe piwko gratis. I teraz tak, nie polecam odkładać swojej głównej awki do wehikułu. Dlaczego? Dlatego, że odbierając zadania z wehikułu, ja teraz nie odbieram, o tym też za chwilkę powiem, odbierając zadania z wehikułu, lecą wam z tych dni, które wam się tutaj zebrały, średnie zadania na wasz level, średnie zadania z Golda i z Expa. Czyli co za tym idzie, nie możecie sobie wybrać, czy chcecie misję na Golda, czy na Expa, tylko są to misje uśrednione. Druga sprawa, nie lecą wam w ogóle jedzonka z tych misji. Leci wam tylko Gold i Exp. Więc no, ja nie jestem fanem odkładania tego, ja zawsze wolę robić sobie tutaj awkę na 100%. Jednak ta awka, którą daje nam sam wehikuł, jest naprawdę spoko, jest w porządku i opłaca się ją zbierać. Druga sprawa, do 393 poziomu nie opłaca się odbierać wehikułu codziennie, tylko opłaca wam się zbierać te 2000 i wtedy odbierać. Dlaczego? Bo wehikuł daje wam średnie misje, tak jak już mówiłem, na wasz level w momencie odbioru tego wehikułu. Czyli gdy na przykład ja, zanim ja uzbieram te 2000 awanturniczości, to ja wbiję tutaj może nawet 10 leveli. I wtedy ten wehikuł da mi to takie misje, jakie ja bym miał na 355, a nie na przykład na 346. Więc opłaca się ten wehikuł zbierać i odbierać dopiero na 2000 właśnie tej awanturniczości uzbieranej. Natomiast po 393 poziomie, gdy jest ten spadek expa i z każdym levelem dostajemy mniej expa, no to już zależy od was, ale wtedy raczej, jeżeli ktoś idzie dalej w misję na expa,
to polecam odbierać codziennie, bądź też po prostu przed wbiciem kolejnego poziomu sobie odebrać, żebyście nie tracili właśnie tego expa. Okej, co my tutaj dalej mamy? Mamy władcę. Władca to jest coś takiego jak nasi żołnierze tutaj w twierdzy. Władca, ja tutaj mam go na 10 poziomie, ale tutaj na 600. Władcę sobie możemy ulepszać, jego maksymalny poziom to jest właśnie 600, ale gdy tutaj sobie klikniemy, to dalej jego cechy rosną, mimo że poziom nie rośnie. Jak widzicie, tutaj mamy 102 tysiące cech i szczęścia mamy 51 tysięcy. Do czego potrzebny jest władca? Władca potrzebny jest do tego, aby atakować, bardziej zwabiać innych graczy do podziemia. Jeżeli jesteście w dobrej gildii na początku serwera, to ona na Discordzie bądź też na PW powinna wam wysłać listę graczy golasów tak zwanych do właśnie podziemia. Ja na ten moment wam tutaj na tym serwerze nie pokażę, bo już na takim władcy to bijemy po prostu top 1 gracza. I co jeszcze tutaj ważne, jak widzicie, tutaj mam zwabieni herosi 0 na 9, czyli mogę 9 na dzień zwabić. To definiują wrota podziemi, to jest kolejny budynek. Im na wyższym poziomie te wrota, tym możemy więcej właśnie zwabić tych graczy. I kolejna sprawa, tutaj jest max dusz za poziom 363. O co chodzi? Gdy ja będę teraz bił gracza, który ma 362 poziom, czyli Shakesa, on dzisiaj raczej nie wbije 363, to będę za niego dostawał stałą ilość dusz. Natomiast jeśli on wbije 363, to dostanę za niego więcej dusz, ale tylko jednokrotnie. Potem kolejne zwabienia będą już dawały tyle samo. I to jest ważne na początku serwera, abyście sobie znaleźli, właśnie gildia wam podesłała, czy sami sobie poszukali ludzi, którzy nie mają żadnych potek, nie mają żadnego EQ, są tak zwanymi golasami, abyście po prostu ich atakowali, bo im właśnie wyższy poziom, tym wam daje więcej dusz, aż do tego maksimum danego serwera, no tak jak ja mam tutaj. Więc im wyższy poziom ma właśnie ten gracz, tym lepiej się go opłaca atakować, bo z każdym atakiem dostajecie więcej dusz, aż nie dobijecie do jego poziomu. To wam może za chwilkę pokażę na innym koncie, ale to już na sam koniec. Ja sobie teraz zwabię tutaj tego Shakesa, to wam pokażę, o co chodzi. Poczekajcie, Shakes jest tutaj. Tutaj sobie na niego klikamy plusikiem. Możemy tak, możemy go wyszukać. To tam whatever. Nie polecam wam wyszukiwania automatycznego, co wam tutaj proponuję, bo to jest bez sensu. Często się możecie przejechać i możecie przegrać. Natomiast o, zwab gracza do podziemi. Ok. I teraz jak widzicie, poczekajcie, może ja wam pokażę. Goblin tutaj nic nie robi, o goblinach zaraz powiem. Dwa gobliny, gobliny, troll tak samo nic. No ale Władek już jest, o widzicie, bardzo silny. Tak jak mówiłem, 102 tysiące cech i tutaj z takim Shakesem bez problemu sobie radzi. I po prostu spamujemy Enter i tego Shakesa sobie okładamy, no bo to jest najwyższy poziom na danym serwerze. Okej, wrota powiedziałem, władcę powiedziałem, komnatę tortur, im wyższy poziom komnaty, tym nam daje więcej, to zwabienie bohaterów nam daje więcej dusz. Tutaj jak widzicie, max 69 tysięcy na bohatera na poziomie 363, czyli tak jak ja mam. Wehikuł powiedziałem, kopalnię zaraz przejdę, siedlisko troli to tak naprawdę jest nieważne. Tutaj macie tego trolla, ale jego się raczej nie używa. Trenera powiedziałem, siedlisko goblinów to macie gobliny, one są dobre na początek, żeby bić tych początkowych graczy, bo tutaj startujecie, odkąd odblokujecie podziemie, to startujecie od pierwszego poziomu, więc te gobliny bez problemu sobie radzą z tymi graczami, którzy mają tam 15-20 poziom i dopiero później należałoby szukać lepszych. Gobliny sobie można na początku ileś tam ulepszyć, dobrze jest się porozumiewać z innymi graczami z gildii, które gobliny ubijają tego, który władca ubija tego i tak dalej, żebyście nie marnowali sobie tych dziennych ataków, tylko cały czas wbijali się w rankingu. Jeszcze co do rankingu, to tutaj jak widzicie jestem 10. Nie wiem jak to działa tak naprawdę już na wyższym poziomie, bo ja tutaj dłuższy czas byłem pierwszy, potem byłem na drugiej pozycji, a teraz jestem na 10, mimo że codziennie biję maksymalny poziom. Ale tutaj gracze, którzy wbili później 15 poziom, bo ja bodajże na tym serwerze miałem pierwszy albo drugi serce 15, gracze, którzy wbili później po mnie są nade mną, to też w ogóle ciekawe. Wiem, że tutaj ta część to jest właśnie ten maksymalny poziom bohatera, o którym wam mówiłem. Wiem, że też na poziom w rankingu składa się poziom władcy, no ale my mamy na maksa, chyba że to ulepszenie dalej tych cech też na to wpływa. To powiem wam szczerze, że nie wiem, no ale bez sensu to ulepszać, skoro daję sobie radę bez problemu. Okej, kolejna sprawa, w sumie już ostatnia w podziemiu, jest to kopalnia złota.
Kopalnię złota możemy ulepszyć tak naprawdę do bodajże 225 poziomu. Aby ją ulepszyć do tego maksymalnego poziomu, to musimy mieć resztę budynków na maksa. To w ogóle mi się pomyliło w twierdzy, bo jak robiłem poradnik do twierdzy, to wam powiedziałem, że reszta budynków na maksa i kopalnie klejnotów wtedy możemy ponad 20. Ktoś tam mnie poprawił w komentarzu, że tak nie jest, że można kopalnię ulepszać nie mając reszty budynków na maks. I to, że to ostatnio zmienili, to ja w ogóle o tym nie wiedziałem. Ale w ogóle powiem wam, że to mi się pomyliło z tą kopalnią złota. A druga sprawa, że te poradniki ja nagrywam na żywca. Najlepiej się takie poradniki nagrywa na live'ie. Dlaczego? Dlatego, że może was ktoś coś poprawić, ktoś, jeśli o czymś zapomnieliście, to może wam przypomnieć, żebyście dopowiedzieli i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby ja nagrywając to samemu w tym momencie mogę o czymś zapomnieć, ja tutaj sobie robię notatki na drugim monitorze, co mam powiedzieć, a co nie, no ale wiadomo, jak to często wychodzi. Więc po pierwsze radzę wam, żebyście zaglądali do komentarzy, bo jak coś jest, co faktycznie nie dopowiedziałem, ktoś mi coś podpowie i tak dalej, to ja to przypinam, więc możecie jakby taki sobie... Możecie się czegoś dowiedzieć, co nie było po prostu na filmie. A druga sprawa, jeśli jak już zrobię poradniki do wszystkiego, co mam w planach zrobić z Shakesa, to planuję zrobić taki poradnik podsumowujący, w którym będę właśnie dopowiadał do każdej kwestii to, czego nie powiedziałem, to, co powiedziałem źle, to, co się pomyliłem i tak dalej, żeby to było takie kompletne. Tak więc, tak jak mówię, no to mi się pomyliło z tą kopalnią klejnotów. I tak jak mówię, kopalnia złota, wszystko, resztę musicie mieć do 15. To akurat jest głupota, bo siedliska goblinów i troli nikt nie rusza, a musicie to ulepszać, żeby tylko tą kopalnię złota ulepszyć. Ta kopalnia złota na pierwszych poziomach daje wam niewiele golda. Natomiast w późniejszej fazie gry, gdzie ona już będzie na tym 15+, to będzie wam dawać znaczną część waszych statystyk. Więc opłaca się mu ulepszać. I od 25 poziomu można jednocześnie ulepszać kopalnię i wydobywać z niej złoto. Tak samo jak w kopalni klejnotów, też można od 25 budować i wydobywać klejnoty. Tak samo tutaj. I tak jak mówię, no tą kopalnię, żeby na maksa zrobić, no to trzeba lat kilkadziesiąt, tak mi się wydaje, z 10-20 lat myślę, żeby ją ulepszyć do tego 2-2-5 właśnie. Zbieranie dusz, no nawet jakby ktoś skracał, no to te dusze i tak dalej, i tak dalej. Ale no opłaca się budować, byleby do tego 25, potem już sobie nie obchodzi was ta budowa, tylko ją sobie klikacie co ileś tam dni, a złoto tak czy siak wydobywacie. Okej, w zasadzie to by było na tyle, może teraz poczekajcie, zrobię cięcie, przejdę sobie na inną postać i wam pokażę jeszcze te ataki, jak to dokładnie działa. Okej, jestem chwilowo na paladynie i teraz tak, jak widzicie tutaj mam max dusz za poziom 92. Natomiast ja mam tutaj listę ludzi do podziemia i jest taki ktoś jak Herz, ja go już tutaj wyszukiwałem. I teraz robimy sobie tutaj, zwap tego gracza do podziemi i mamy 92 poziom, ten gracz ma 132. Ja sobie tutaj spamuję enterek, mogę go 8 razy, bo mam wrota na 8. I po tym spamowaniu entera już nie mogę, ale jak widzicie mam max dusz za poziom 100, czyli te 8 poziomów mi doszło jakby do... Właśnie do tego max dusz za poziom. I tak do 132 poziomu będę mógł sobie z nim robić. Natomiast potem będę musiał poszukać kogoś innego. Już mamy tam w liście do podziemia innych graczy, więc no z tym nie będzie problemu. Okej, wracamy sobie już na swoje konto. Także tak jak widzieliście, tak to działa na początkowej fazie gry. Natomiast w późniejszej już bijemy tylko gracza, który jest top 1 danego serwera, który ma najwyższy poziom. I w zasadzie to tyle. Dziękuję wam za obejrzenie, jeżeli poradnik wam się spodobał, możecie zostawić kciuka w górę, subskrypcję, możecie napisać komentarz byle jaki, możecie napisać, czy, że coś źle powiedziałem, poprawić mnie i tak dalej, to tak jak wspominałem wcześniej, ja to przypnę, żeby też inni wiedzieli, że gdzieś jest błąd. I tak jak mówię, mam w planach nagrać sobie, gdy już nagram wszystkie poradniki, jakie mam w planach, to taki poradnik podsumowujący, gdzie przelecę wszystkie kwestie, do których nagrywałem poradnik. I jeżeli tam będzie coś do poprawienia, do powiedzenia, to sobie właśnie to zrobimy. Oczywiście, żeby taki poradnik miał sens, to dana osoba musi obejrzeć też ten główny poradnik do tej jednej rzeczy, że tak powiem. Ale no to już wszystko powiem na tamtym odcinku, zresztą jeszcze tu mam sporo poradników do nagrania, więc jeszcze zanim on się pojawi, to troszkę minie. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, trzymajcie się i cześć!